Wojtek Grzegolewski, witam i zapraszam na losowanie szczepionkowego totolotka. Pani Ewelina Strzałszy, nakłuwanko w lutym 2022 roku. Pan Edmund z Rybnika, czerwiec, ale jeszcze nie wiemy, którego roku. Narodowy program szczepień sypie się jak domek z kart, a najgorsze jest to, że nie wiadomo, kto i kiedy to wszystko poskleja do kupy z powrotem. O tym, dlaczego przychodnie na Śląsku przestają rejestrować chętnych do szczepień, powiemy już za chwilę w Top 5 Silesia Flash. Zapraszam na program. No cóż, moi kochani, antyszczepionkowcy otwierają szampana i zagryzając kawiorem przeglądają kolejne portale informacyjne. A tu żółte, czerwone i pomarańczowe paski informujące o tym, że nadciągnęła szczepionkowa lipa. Przychodnie i szpitale wstrzymują bowiem zapisy na szczepienia na koronawirusa. Powodem jest ograniczona liczba szczepionek, które dostają. Na przykład w szpitalu numer 2 w Mysłowicach do tej pory przeprowadzono około 300 szczepień dziennie. Szpital był przygotowany, aby tę liczbę zwiększyć nawet do 2000. Ale to jakby wsadzić silnik z Ferrari do Matiza. Kompletnie bez sensu, bo szczepionek zaczyna po prostu brakować. Jutro będziemy zamawiali dawki szczepień. Też nie wiemy, ile nam dostarczy się z Agencji Rezerw Materiałowych od poniedziałku. Ale planujemy od poniedziałku przez cały tydzień, włącznie z weekendem, prowadzić szczepienia. Oczywiście to jest zależne od ilości dawek, które otrzymamy. Na razie liczymy na Pfizerowskie tak zwane szczepienia, ponieważ tutaj musimy kontynuować drugą już dawkę szczepień dla fazy zero. Konkretnie dostajemy 30 szczepionek na tydzień, co sprowadza się do tego, że możemy zaszczepić 6 osób dziennie. Moglibyśmy robić więcej, no ale niestety tych szczepionek nie ma. O ile szczepionek brakuje, to kasy dla Śląska ma nie zabraknąć. Ba, szmalu będzie tyle, że sobie spokojnie drugi Śląsk za nią wybudujemy. I nawet na Zagłębie jeszcze wystarczy, bo województwo śląskie ma dostać grubo ponad 4 miliardy euro z Regionalnego Programu Operacyjnego i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Jakby to wszystko w setkach wysypać wywrotkami w jedno miejsce, to rząd musiałby ze dwa razy jeszcze Mierzeję Wiślaną przekopać. Tyle tego jest. Kasa pójdzie na to, aby Śląsk za kilka lat nie był już takim Śląskiem, jaki znamy. Ma być zeroemisyjnie, innowacyjnie. Japończycy będą zazdrościć nam postępu, a Niemcy dobrobytu. Dość powiedzieć, że przy rozdziale środków Śląskie dostało hajsu najwięcej ze wszystkich województw. Już dzisiaj Zarząd Dróg Wojewódzkich, który nam podlega, ma projektów gotowej dokumentacji na 2,5 miliarda złotych. Bo to są projekty infrastrukturalne bardzo drogie i nie ma co ukrywać, że jest inaczej, ale z drugiej strony bardzo potrzebne i będziemy tutaj też z komisją prowadzili negocjacje, żeby ta oś, te poddziałanie z pewnością było finansowane, bo pomimo dużych inwestycji, oczywiście DNA komunikacji, szczególnie w etapie transformacji gospodarczej, górniczej. Mamy prawie 700 milionów euro na to, żeby wspierać przede wszystkim kwestie osób bezrobotnych, wyrównywania szans pomiędzy osobami, pomiędzy płciami, czyli kobietą i mężczyzną. Przede wszystkim będziemy promować takie projekty, w których będą na przykład zatrudnione będzie więcej kobiet. Nie czekając na kosmiczną kasę z Unii, śląscy naukowcy i studenci już są w kosmosie. Gdzie jest najbliższy kosmos? Okazuje się, że w Pile. Właśnie tam, w hangarze lotniska, ruszyła misja, której celem jest zbadanie wpływu izolacji związanej z koronawirusem na psychikę człowieka. A w hangarze stworzono coś na wzór obcej planety, a uczestnicy eksperymentu długo tam posiedzą, badając niby kosmos i siebie przy okazji. Czy od społecznego dystansu dostaje się dużego, czy też małego świra? Zespół, do którego należą m.in. przedstawiciele polityki Techniki Śląskiej, będzie mieszkał w jedynym takim ośrodku w Europie przez najbliższe 2 tygodnie. Następuje ubytek tkanki mięśniowej, ubytek tkanki kostnej, czyli ten nasz narząd ruchu zaczyna troszkę inaczej funkcjonować. W przypadku tej misji tutaj te czynniki tej misji, o której dzisiaj opowiadamy, zakładamy, że tym czynnikiem, który będzie wpływał na funkcjonowanie narządu ruchu, to jest zmniejszona aktywność. No, która będzie wynikała z przebywania na ograniczonej przestrzeni. Jestem tutaj po to, żeby sfinalizować pracę magisterską, to znaczy prowadzę tutaj badania jakościowe obiektu, jak on funkcjonuje, oraz badania obserwacyjne, jak zachowują się uczestnicy w tak małej przestrzeni, jak oni funkcjonują, jakie mogą napotkać przeszkody, także podczas izolacji. Żyjemy w izolacji i widzimy w tej chwili na własnej skórze, jak brak kontaktów społecznych, jak życie w ograniczonej przestrzeni wpływa na naszą psychikę, na nasze funkcjonowanie. Tu te warunki są
szczególne, unikatowe, to jest bardzo mała przestrzeń, to jest 5 osób zgromadzonych na bardzo małej przestrzeni. Niektórym i bez kosmosu lekko odbijam i od razu mówię, szacun wielki dla wyczynowców, ale zero szacunu dla tych, którzy zobaczą coś na YouTubie i sru w góry. Mowa o górskim morsowaniu. W ogóle morsowanie ma teraz swoje 5 minut. Memów z ludźmi w wodzie w czapkach więcej niż z Najmanem pod Rakowem Częstochowa. Ale niestety morsowanie górskie, czyli łażenie po zaśnieżonych i mroźnych górach niemalże z listkiem figowym na częściach niesfornych, to już jest przegięcie. No, goprowcy na Babiej Górze ledwo uratowali ostatnio kobietę, która właśnie w samej bieliźnie przy siarczystym mrozie postanowiła przyćmić sukces szerpów. Jak ci weszli na K2 bez tlenu, to pani postanowiła bez ubrania wejść na Babią Górę. Skończyło się szpitalem i bardzo poważnymi odmrożeniami. Samo morsowanie jednak się nie kończy, bo śmiałków wciąż przybywa. Za naszym pośrednictwem ci, co w morsowanie potrafią, ostrzegają tych, co myślą, że dadzą radę. Uważam, że to jest skrajnie nieodpowiedzialne. No, nie popieramy takich eskapad na pewno. To jest niepoważne. Uważam, że powinno się do wszystkiego przygotować. Musimy pamiętać o dwóch jak gdyby sytuacjach. Jedno to jest stan hipotermii, czyli to jest taki stan bezpośredniego zagrożenia życia, kiedy organizm nasz po prostu się wychładza i możemy doprowadzić do katastrofy. A drugi stan chorobowy to są odmrożenia, których się możemy nabawić. Ja jestem razem z synem maratończykiem, ultramaratończykiem. Pokonujemy dziesiątki czy setki kilometrów, więc nasza kondycja jest zupełnie inna od kondycji osób, które takiej aktywności fizycznej na co dzień nie mają. Więc przestrzegam wszystkich, którzy chcą zdobyć się na takie doświadczenie bez odpowiedniego przygotowania, bez odpowiedniej kondycji i przede wszystkim bez rozsądku, to się może źle skończyć. Jest poczucie po prostu takiego wysiłku jak po treningu, a więc są te endorfiny, jest poczucie też takie psychiczne przełamania jakiegoś lęku, jakiejś niechęci, to legendarne wyjście ze strefy komfortu, nie? No i to jest po prostu, to jest zespół tych wszystkich odczuć, daje poczucie dużej satysfakcji. Na koniec mam coś jeszcze głupszego niż wyprawa w samych majciochach w Beskidy, żeby sobie uatrakcyjnić instastory, bo granicą debilizmu niektórych jest tylko ich własna wyobraźnia, a tak de facto jej brak. W Pszowie, kiedy załoga karetki ratunkowej spieszyła z pomocą kobiecie, jakiś dzban i skończony idiota postanowił sprawdzić, czy karetka ma coś wspólnego z czołgiem pod względem odporności na zniszczenia. Odpowiedzi musiał szukać dłuższy czas, bo karetkę mocno pokiereszował. Teraz ambulans trafić musi do naprawy, a wandala szukają nawet właściciele firmy, do której karetka należy. I za informację o chuliganie wyznaczyli nagrodę. Ponieważ pacjentka dopiero była transportowana do ambulansu, więc w momencie, kiedy do tego doszło, nie było jej wewnątrz. Ponieważ posiadamy flotę większej ilości ambulansów, dlatego na miejsce został zadysponowany kolejny zespół, który przejął i kontynuował transport tej pacjentki. Jeżeli coś o tym wiecie, to dajcie znać. A gdzie dać znać? Info znajdziecie na stronie tvs.pl. Nas natomiast znajdziecie w kolejną niedzielę o 19:50. Za dzisiaj dziękuję i oby za tydzień złych informacji było nieco mniej. Tego i wam, i sobie samemu życzę. Wojtek Grzegolewski, do zobaczenia.